Cześć, z tej strony Ziwek i witam was w pierwszym odcinku. Akcja. Z Game Day Tycoon. Dobra, tworzymy grę, po prostu. Bez zbędnego przedłużania, zaczynamy. Witamy w Game Dev Tycoon. W tym symulatorze biznesu zostałeś przeniesiony w czasie, aby założyć własną firmę deweloperską już na początku rewolucji komputerów osobistych. Zbuduj wymarzone przedsiębiorstwo, twórz bestsellery, zyskuj fanów i stań się liderem na rynku. Zanim rozpoczniesz zabawy, musisz wymyśleć nazwę dla swojej firmy. Nazwa firmy... Zrobimy tak. DVD... Design Blue. Wiecie, o co chodzi? To jest CD Projekt Red. Ja mam DVD Design Blue. Dobra, szukamy jakiejś blondyny. Nie ma... Ale to jest wredne. Że co, że blondynki to nie potrafią w komputery, co? Ta jest najbliżej jasności włosów. Co za... Nie wiem... Chamstwo. Dobra, jakąś bluzeczkę, może być ta czerwona, ale lipa. A poczekaj. Nie, player. No, ziwach. Ponieważ już grałeś w tą grę, a przed chwilą włączyłam, czy wszystko działa. Zaimportować? Tak, jedną podpowiedź tam miałam, więc luz. Jeśli chcesz przejrzeć komunikaty samouczka lub zapisać, wczytać stan gry, po prostu naciśnij Escape. Gratulacje, udało Ci się otworzyć własną firmę deweloperską. W tej chwili Twoje biuro znajduje się w garażu i zatrudnia wyłącznie Ciebie, ale nie martw się, wiele udanych przedsięwzięć miało skromne początki. Zacznijmy tworzyć Twoją pierwszą grę. Zamknij tę wiadomość i kliknij na ekranie, by przywołać menu działania. Po prostu klikam i mam jedną opcję, tylko stwórz nową grę. Jak jestem w menu gry, to czas mi nie leci, bo normalnie czas leci. Tu jest jakiś cel, że po iluś tam latach trzeba mieć jakiś tam zysk, ale to zobaczymy. Koncepcja gry. Nazwę damy za chwilkę. Mamy tematy takie: hakowanie, science fiction, moda, superbohaterowie. To jest pierwsza rzecz. Druga jest gatunek, akcja przygodowa RPG, symulacja, strategia. I trzecia jest platforma. Trzeba pamiętać, że jesteśmy jakoś... widzicie, jest G64 i PC. Tylko, że to jest stare, tak? Ja już wiem, że RPG bardzo pasuje i tyle. Nie wiem, co pasuje do G64, ale mamy tak. Możemy zrobić grę o hakowaniu. Możemy zrobić grę o hakowaniu, która będzie grą akcji. I na platformę PZ. I teraz tak. Damy biedne psy. No. Także tego. Mamy Watch Dogsy dla ubogich. I teraz grafika. Może być tekstowa, bo to są bardzo jeszcze odległe czasy. Albo może być jakaś 2D, ale tak początkujące. My idziemy od razu w 2D. Najwyżej zbankrutujemy bardzo szybko. I teraz mamy etap pierwszy. Mamy trzy rzeczy. Silnik, rozgrywka, opowieść i zadanie. I teraz trzeba dobrze to wykalkulować. Ja jakby nie czytam żadnych poradników, nie do końca, nie do końca, nie wiem jak tym sterować, więc po prostu powiedzmy, że w gra akcji, silnik powinien być dosyć mocny, rozgrywkę na drugim miejscu, opowieść i zadanie na trzecim, może porówno, może troszkę mniej, nie wiem czy to ma aż taki, taką wagę co do milimetra? Chyba nie. Chyba są jakieś trzy punkty, których trzeba się trzymać. Nie wiem. Ale widzicie, idzie sobie. Mamy oczywiście liczbę błędów, mamy liczbę designu, technologii i badania. Etap drugi biednych psów. To są tak, dialogi, projekt poziomów, sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja jest raczej potrzebna w strzelankach, w grach akcji. Projekt poziomów też, bo jak się będzie biegał po prostej ścieżce, to będzie nudno. Dialogi są chyba najmniej ważną opcją. Tak ja bym stawiała, ale nie wiem. Będziemy badać to, bo przy każdym projekcie będziemy dostawać wskazówki, czy w dobrą stronę idziemy, czy w bardzo złą. I teraz tak,
Będę mogła potem dodawać jakieś jeszcze wybrane funkcjonalności, jak je odkryjemy. Na razie mamy tylko grafikę 2D V1 i podstawowe dźwięki. I teraz etap 3. Mamy projekt świata, grafika i dźwięk. Projekt świata, grafika, no i dźwięk może być tak odcinkę niższe w grach akcji. No, pisz dziewczyno. I teraz mogę już zakończyć, ale mam błędy. I najlepiej poczekać, aż ona wyprodukuje i voilà. Gra gotowa. Nowy temat, nowe połączenie i tutaj dostaję expa. Też wiadomo. Moja postać też się będzie rozwijała z każdą kolejną grą. Dobra, przyszedł czas, bo zawsze tak jest, że jak stworzymy grę, jest czas na recenzję i potem są wyniki sprzedaży. Recenzje. Oj, będzie słabo. Niezbyt ciekawa, dzięki. Zrąbałam. Akcja, gry z tego gatunku idealnie pasują do platformy PC. No dobrze, chociaż tyle. Strata pieniędzy. All Games się postarał. Dobra, czyli jest słabo. Bardzo słabo. Nowy deweloper w branży DVD Design Blue właśnie wydał swoją pierwszą produkcję. Gra Biedne Psy spotkała się z umiarkowanymi ocenami. Jesteśmy ciekawi, co firma DVD Design Blue pokaże nam w przyszłości. Na razie jest słabo. W pierwszym tygodniu na rynku gra Biedne Psy sprzedała się w liczbie 1107 egzemplarzy. Czyli mało. I teraz mogę zrobić raport o grze i sprawdzić straty 15 tysięcy. O Jezus. Fani zero. Super. Nie mam ani jednego fana. Nikt mnie nie lubi. Ale słabo. Chociaż jeden by się przydał, fan. Jeden. Nasza analiza rezultatów wydania gry Biedne Psy została zakończona. Wyniki. Hakowanie, akcja to złe połączenie. Dzięki. Dialogi w tego typu grze to zupełnie nieistotny czynnik, czyli dialogi olewamy w akcji. Dźwięk w tego typu... Dźwięk jest ważny w grze akcji? To spartoliłam po całości. Ale to nic. Będziemy się ratować. I widzicie, i teraz przydałoby się zrobić. Albo... O, badania pozwolą ci odblokować nowe opcje i tworzyć lepsze gry. Postaraj się zebrać wystarczająco dużo punktów badań, aby stworzyć własny silnik. Podpowiedź, tworząc grę o zróżnicowanym połączeniu tematyki i gatunku, dostaniesz więcej punktów badań. Okej, i tutaj można sobie nowy temat wybrać, albo własny silnik. Ale spróbujemy sobie jeszcze jedną grę wybrać. Mamy co? Hakowanie już zrobiliśmy. Jest science fiction, jest moda i są super bohaterowie. Ciężko wybrać. Chciałabym zrobić z każdej gry po jednej. Nie łączyć. Jak już jedną zrobię, to już tyle wystarczy. Poszłabym w grę może jakąś teraz tanią, nie wiem... może w jakąś przygodową? Jest, bo są, czekajcie, jest przygodowa symulacja, strategia. Żeby tego nie spartolić. Moda kojarzy mi się tylko z jakimś symulatorem. Albo z jakąś symulacją? Aha, z jakąś strategią na przykład, że wiecie, jestem projektantem czy coś, ale boję się, że ta gra tego nie skuma. Są super bohaterowie, którzy bardzo pasują do akcji, ale przed chwilą miałam akcję i chyba się nie powinno robić. Jest science fiction. To zrobimy science fiction, który będzie grą przygodową czy RPG? RPG. Wiem, że RPG jest dobre na peceta, więc możemy to zrobić. Gra się będzie nazywała... Kosmos. Umarły kosmos. No, także tego. Grafika 2D. Ja zbankrutuję, przysięgam wam. Powinnam teraz oszczędzać. A nie oszczędzam. I teraz tak, co jest ważne? Ważne w grze RPG jest opowieść zadania, potem chyba rozgrywka i potem trochę silnik. Tak mi się wydaje. Robiłam na próbę grę RPG zanim zaczęłam nagrywać i poszło mi super, więc
nie wiem, co się stało. Tworząc raporty zaczniesz zyskiwać wgląd w proces deweloperski. Dowiesz się, co pasuje do czego, a co nie bardzo. Spostrzeżenia te zaczną się pojawiać jako podpowiedzi w panelu tworzenia, jeśli nie włączyłeś tej opcji w ustawieniach. Podpowiedzi ukażą się w formie symboli od 3 plusów do 2 minusów i informują, jak ważny jest dany element dla określonego typu gry. Kiedy podpowiedzi mają na końcu znak zapytania, na przykład 3 plusy w pytanik, oznacza to, że poczyniłeś już obserwację gry z przedstawionego gatunku, ale nie jesteś pewien, czy będą odpowiednie dla aktualnej kombinacji gatunku i tematu. Czyli mam projekt poziomów jest... Dobra, ale powiedzmy, że projekt... Co jest ważne? Dialogi są ważne. Sztuczna inteligencja. Widać to na przykład po Gothiku. Fabuła, silnik, a dalej tak uwielbiany przez Polaków. Okej. Okay. No, tu słabo nam poszło, bardzo słabo. To nas musi uratować, bo jak nie, to bardzo szybko zbankrutujemy. Projekt świata jest chyba ważny. I teraz nie wiem, czy dźwięk, czy grafika. Nie wiem, zostawmy tak. 5 błędów narobiłaś. 7 błędów. Wow. Sypiesz tych błędów. Musi teraz wszystko naprawić, bo jak wydamy grę z błędami, to będzie słabo. Dobra. Póki nie zrobisz kolejnych 5. Nowy rekord. Nowy temat, nowe połączenie. Dostałam dużo expa. Znaczy dużo, no... Na początku się dużo dostaje. Osiągnięcie odblokowane. Trafny wybór. Stwórz grę o ciekawym połączeniu tematki i gatunku. Wow. Najnowsze badania rynku sugerują, że Govodor G64 sprzedaje się lepiej niż inne komputery osobiste. Niska cena, lepsza dostępność i możliwość dostosowania konfiguracji sprzętowej sprawiły, że konsumenci preferują właśnie tę platformę. Co Mania zrobiła? Grę na PC. Według ekspertów rywalizacje wśród producentów sprzętu zostały już rozstrzygnięte. Ukazały się pierwsze recenzje gry Umarły Kosmos. No, jest super, piękna. Czegoś tu brakuje. Okej. Okay. Jesteśmy na początku przygody. Chwilami interesująca. Mhm. Czuję się jak w Tańcu z Gwiazdami. Widać potencjał. U góry to jest ta... Jak ona się nazywała? Tyszkiewicz. Potem jest tych dwóch, którzy się znają na rzeczy. I potem ten trzeci to jest ten czwarty. Znaczy, co ja pierwszy. Ten czwarty to jest ten czwarty, co też tak wszystkim daje, wiecie, najwyższe noty, nie? Dobra, ale powinniśmy troszkę zarobić. Dobra, ja mogę zrobić w tym czasie badania o grze. Umarły Kosmos. Gra Umarły Kosmos odniosła ogromny sukces, dzięki czemu mamy już 21 fanów. Dziękuję. Moja pierwsza gra była krapem. I nikt mnie wtedy nie kochał. Teraz mam aż 29 ludzików. 35. Nasza analiza rezultatów wydania gry Umarły Kosmos została zakończona. Wyniki science fiction, RPG to świetne połączenie. Rozgrywka. Według w tego typu grze to bardzo ważny czynnik. Rozgrywka w RPG ważna i science fiction RPG jest super. Dzięki. Możemy teraz sobie zrobić... Historia? Co to jest? Aha, jakie gry? Tu miałam średnią 3, teraz 5, jest super. Zysk 16, moja tamta gra nie miała tyle zysku, więc jest super. Możemy sobie zrobić badania. Własny silnik 50, nie mamy tyle. Możemy nowy temat sobie zrobić. Mamy science fiction, możemy kosmos, cyberpunk, tajemnice. O, możemy sobie tajemnice wziąć, bo tajemnice chyba będą dobrze pasować do przygodowej. Ja bym tak szła. I może bym jeszcze zrobiła na Gomodora. Tylko nie wiem, czy przygodówka. Chociaż chyba tak. Tajemnice. Krążą plotki, jakoby japońska firma Nintendo miała w planach produkcję własnej konsoli. Nintendo zasłynęło z szeroko znanej gry pod tytułem Dinky King. Super. Wielu ekspertów sądzi, że konsola japońskiej firmy nie odniesie sukcesu na światowym rynku. Ale mimo to nie możemy się doczekać, by zobaczyć, co Nintendo nam zaprezentuje. Dobra, rób szybko nową grę, póki masz jeszcze fanów. Robimy tajemnicę, robimy przygodową i robimy udział w rynku. Nie ma dużych rozbieżności, a chyba bym wolała robić przygodówkę na PC-cie. Niby tu jest troszkę więcej, ale tu też jest spoko i jest tańszy koszt tworzenia. Może byśmy w to poszli.
To nie, nie, to jest na PC-tku. Powinno być dobrze. I nazwiemy to Tajemnica i Przygodowa. Jaka gra ma tajemnicę? Każda. Dajmy, poczekajcie. Będzie się nazywało Cyberia. Bo tak. Czy moglibyśmy iść w tekstową, ale róbmy 2D. I teraz, dzięki grze Umarły Kosmos, firma DVD Design Blue pobiła swój rekord, sprzedając ponad 10 tysięcy egzemplarzy. To prawdziwy kamień milowy w rozwoju wspomnianego dewelopera. Dziękuję. A teraz to z pieprza. Opowieści i zadania w przygodówce, rozgrywka i silnik. Tak bym to robiła chyba. Podobnie jak w RPG, wydaje mi się, że przygodowa stoi głównie opowieściami, tak? Opowieści i zadania. Nie? 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 Dobra, dialogi raczej ważne, projekt poziomów ważny i sztuczna inteligencja tak... Tak mi się wydaje. Dobra, i teraz tak. Projekt świata, grafika. Grafika jest ważna, dźwięk tak samo. Mogę dać wszystko tak na pół? Pewnie coś zepsuję. No tak, no ale pierwszy raz to robię, więc przy każdym projekcie się czegoś uczę. Gra Umarły Kosmos została już wycofana ze sprzedaży. Sprzedane egzemplarze 12 tysięcy, zarobione pieniądze 84. Zaczynałam jak miałam 70 coś tysięcy, więc i tak mam mniej. Dobra, kończ. Nowy rekord. Nowy temat, nowe połączenie, dostajemy bonusiki, może zlevelujemy? Nie. Wydajemy grę. Dziś Nintendo potwierdziło krążące od jakiegoś czasu pogłoski i ogłosiło, że na początku przyszłego roku wypuści na rynek nową konsolę o nazwie TES. Konsola obsługuje gry na kartridżach oraz posiada niepowtarzalny kontroler. Zawołuje je światem. Ukazały się pierwsze recenzje gry Cyberia. No, słabo, chyba. Czegoś tu brakuje. No, mogło być lepiej, ale nie jest chyba źle. Piękna. Game Hero, lubicie. Miejscami dobra. Okej. Okay. Jest średniaczek. Jest średniaczek, ale może być. Fanów mi coś przyjdzie? Wiecie, fani będą kupowali moje rzeczy. Cześć, właśnie ukończyłem grę Cyberia i muszę przyznać, że imponuje mi twój talent. Zajmuję się załatwieniem podwykonawców dla różnych firm, przydałoby nam się twoje umiejętności. Jeśli kiedykolwiek będzie u ciebie krucho z gotówką, daj znać, a zobaczę, czy mam dla ciebie jakieś zlecenie. Zlecenie zostało odblokowane. Aby zobaczyć dostępne zlecenia, zamknij ten komunikat i kliknij na ekranie, co przywoła menu działania. Nie mogę na razie, bo robię sobie badania o grze. Fani, mam już ponad 100 fanów. Nasza analiza rezultatów wydania gry Cyberia została zakończona. Wyniki, tajemnice, przygodowa to świetne połączenie. Dialogi w tego typu grze to bardzo ważny czynnik. Chyba dałam na najwięcej, nie? Połączenie platformy z gatunkiem świetne. Czyli same plusy mi daje, to tak średnio. Mamy coś takiego jeszcze jak znajdź zlecenie. Dzięki zleceniu możesz zarobić trochę gotówki, gdy nie wiedziecie się najlepiej. Tym sposobem możesz także zdobywać punkty badań. Podczas trwania zlecenia musisz wygenerować określoną liczbę punktów designu i technologii przed upływem ustalonego czasu. Ostrożnie decyduj, na które kontrakty przyjmiesz. Jeśli nie zdążysz na czas, będziesz musiał zapłacić karę. Zacznij od mniejszych projektów, by sprawdzić, z jaką ilością pracy potrafisz sobie poradzić. I można sobie tutaj porobić. Okej, okay, to jest spoko, ale tym chyba zajmiemy się w kolejnym odcinku. Dziękujemy do Ziwach od Patryk i Daniel. Dobra, siemka, jesteśmy twórcami Game Dave Tycoon. To nasza pierwsza gra i fakt, że postanowiłeś spędzić przy niej czas, wiele dla nas znaczy. Kupując tę grę, wsparłeś nasze studio deweloperskie. Jesteś gość. Ogólnie fajna sprawa jest to, że jak kupicie tą grę i uruchomicie ją, to dostajecie achievement za wsparcie twórców. Taki wiecie, że kupiliście grę, a nie spiraciliście ją. Pewnie już, bo ta gra już nie jest ta świeża, więc pewnie, chociaż chyba Steamowe osiągnięcia nie włażą, jak ktoś ma pirata, więc nie wiem, czy jest to możliwe. Polską wersję językową opracowało BDIP. Dziękuję za grę. Dobra, w
tym miejscu robię sobie pauzę i sobie grę zapiszę, zapisywanie. Chyba mi zapisało? 2 minuty temu mniej. Miejsce zapisu 2. Dobra. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Możecie mi dawać propozycje. Widzieliście, jakie są tematy gier. Możecie mi dawać propozycje, wiecie, połączenie co z czym i jaki tytuł, albo jakie tytuły, żebyśmy tak sobie razem tą grę tworzyli. I co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i cześć!